denerwowało mnie kilka rzeczy, w których zarzucała mi na przykład, że jestem nudna, że nie mam nic do zaoferowania, a sama tak naprawdę nie miała zbyt wiele. Traktuje mnie jak powietrze, ale z drugiej strony też ja nie szukam tej konfrontacji, dlatego że wiem, że to jest internetowa taka sprzeczka, która też ma na celu podniesienie jej leżącego PR-u. W moim życiu stało się coś takiego, że ja zaczęłam nagrywać na YouTubie, jak miałam tam 15 lat i miałam swoją kamerę, miałam swój komputer, który jeszcze wytrzymywał wtedy i bardzo mocno chciałam w to iść, ale niestety mój tata stracił pracę. Cześć, Aleksandra Florczak, a wraz ze mną dzisiaj w Goniec Sport debiutantka, która będzie walczyła na najbliższej gali Fame MMA Reborn, Natalia Nawcia-Korgol. Cześć. Cześć. Miło mi, że przyjęłaś zaproszenie i jesteś tutaj obecna dzisiaj. Mi też miło, dziękuję bardzo. Jakie masz samopoczucie po wczorajszym face to face? Jestem zadowolona i wydaje mi się, że ludzie, którzy nie lubili mnie od samego początku, dlatego że myśleli, że kreacja zrobiona przez Lizę jest prawdziwa, trochę zmienili zdanie. Więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. A ty zmieniłaś zdanie o Lizie podczas tego face to face'a, czy utwierdziłaś się w tym swoim, albo coś jeszcze jakby dodało ci jakby złych myśli na jej temat na przykład? Nie, to znaczy ten konflikt jest już taki uciszony, że wydaje mi się, że ciężko by mi było powiedzieć, że mam o niej jakieś bardzo złe zdanie. Po prostu denerwowało mnie kilka rzeczy, w których zarzucała mi na przykład, że jestem nudna, że nie mam nic do zaoferowania, a sama tak naprawdę nie miała zbyt wiele. Wydaje mi się też, że pokazałam, że faktycznie nie jest to jednostronny konflikt, że ani ja, ani ona nie jest mi dłużna w przytykach i to tyle. Okej, okay. Ja wiem, że ona była z Fagatą chyba na face to face, bo potem dodawały jakieś story. Mhm. Czy ty się konfrontowałaś z Fagatą? Rozmawiałaś wtedy wczoraj? Nie, to znaczy szczerze ci powiem, że ja jeżeli jestem obok Lizy i obok Fagaty, to ani z mojej strony nie wychodzi żadna chęć konfrontacji, ani z ich strony nie wychodzi żadna chęć konfrontacji, po prostu traktujemy to też z drugiej strony jak pracę i nie będziemy się, wiesz, bić ze sobą poza pracą, poza tym, jak musimy wyjść do tej walki, to wiadomo, ale no ja raczej nie jestem osobą, która chciałaby tutaj używać przemocy w takich moich normalnych czynnościach życiowych, czyli po prostu wtedy, kiedy jestem poza programem, tak? Więc nie było żadnej konfrontacji ani z mojej, ani z ich strony i tyle. Podziękowałam też Lizie za face to face'a i tyle. To jest ciekawe właśnie, co mówisz, no bo właśnie tutaj Agata przykładowo w ciebie uderzała, mówiła, że na TikToku czy tam na story już nie tak, wiem na dokładnie, story, no? Że jesteś zakompleksiona, że jesteś seksistką i potem widzicie się w realnym życiu i ona do ciebie się w ogóle nie odzywa i nie wiem, traktuje cię jak powietrze, jak to wygląda? No, można tak powiedzieć, że traktuje mnie jak powietrze, ale z drugiej strony też ja nie szukam tej konfrontacji, dlatego że wiem, że to jest internetowa taka sprzeczka, która też ma na celu podniesienie jej leżącego PR-u i wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego we mnie uderzyła w taki sposób. Nie jestem na nią zła. Była to sytuacja, w której ona mogła coś zyskać. Nie uważam, żeby zyskała wiele, ale ja nie będę z nią dalej kontynuować tej wymiany zdań, dlatego że uważam, że po prostu nie ma sensu. To, czego mi wczoraj chyba najbardziej zabrakło na face to face, to to, że nie zostałyście zapytane o kolejne potencjalne rywalki. I właśnie ciebie chciałam zapytać, czy Fagata gdzieś tam się mieści w tych twoich przyszłych pomysłach na walkę? Czy w ogóle ty masz jeden kontrakt na jedną walkę? Nie mam kontraktu na jedną walkę. Co do Fagaty, nie chciałabym tutaj się wypowiadać na jej temat za bardzo, ponieważ uważam, że nie jest osobą, która w dobry sposób mogłaby zadziałać też w moją stronę. To znaczy, że
jeżeli ja jestem z nią jakkolwiek zestawiana, to ja bardzo dużo tracę w tym. Także wydaje mi się, że nie będę odpowiadać na pytanie, czy kiedykolwiek będę z nią walczyć. Na razie mam inne rywalki na myśli i nie myślałam o Fagacie. Okej, a z innych jesteś w stanie kogoś podać, czy nie chcesz na ten moment? Wiesz co, myślałam, że fajnym zestawieniem będzie zestawienie moje z Nanami Chan oraz dziewczyny z GOAT. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jednak dziewczyn w freak fightach nie jest zbyt dużo. Ja jestem dopiero początkująca, zobaczymy, jak zagra mi przede wszystkim głowa. Raczej jestem spokojna tak na co dzień o tą moją głowę, ale w sytuacji stresowej nie wiem, jak się zachowam, ponieważ jeszcze nigdy w takiej nie byłam. Więc chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądało przede wszystkim. A poza tym też widziałam, że Brylantynka jest taką dziewczyną, która jako moja przeciwniczka mogłaby być fajnie zestawiona, także myślę, że jest dużo, dużo opcji. Widzowie, piszcie koniecznie, z kim chcielibyście zobaczyć Nafcie. Myślę, że na pewno któraś z dziewczyn się chętnie z Tobą zmierzy. Jeszcze takie typowe, standardowe moje zaczęcie rozmowy zazwyczaj to jest wiek, waga i wzrost związane z osobami, które walczą, ze względu na to, że to są te proporcje, które są ważne. No i jakby nie będę Ciebie już o to pytać, natomiast coś tam z wagą wczoraj nie było do końca wyjaśnione na face to face, bo zaczęłyście się sprzeczać, znaczy to Liza zaczęła Cię wyciągać, że tak. Uważasz, że jest zbyt gruba, czy coś takiego? Nie, ja nigdy tak nie powiedziałam. Przede wszystkim chciałam właśnie to zaznaczyć, że Liza mówi takie stwierdzenia, które miałyby postawić mnie w sytuacji, w której ja, wiesz, mówię, że ona jest gruba, że jest taka, siaka i dużo ma takich założeń, które faktycznie mogłyby uderzać jakoś we mnie, a ja nigdy takich rzeczy nie mówiłam, więc nigdy nie powiedziałam, że jest gruba, jest po prostu zbudowana inaczej. I co mam na myśli, mówiąc, że jest zbudowana inaczej? Po prostu ma o wiele bardziej kobiece kształty niż ja, dlatego że ja jestem raczej taką prostą dziewczyną, która ani nie ma zbyt dużo z przodu, ani z tyłu. I nie ma tutaj żadnej żadnej złej rzeczy w tym. Po prostu taka jestem i taka ona jest. Więc w tym wypadku, jeżeli rozmawiałyśmy na samym początku o 56 kilo, to dla mnie było domyślnym, że będziemy w takiej wadze się bić. Przez to, że Liza tam powiedziała na tym face to face, że miała problemy z hormonami i tak dalej, przytyła do 68 kilo i ja o takiej wadze usłyszałam od Wojtka Goli na samym początku, kiedy zaczęliśmy jakiekolwiek negocjacje. Ja w tamtym momencie ważyłam 54 kilo i przez to, że wiem, że mam problemy z jedzeniem, to łatwym byłoby dla mnie po prostu jeszcze schudnąć te 2 kg i zaczęłam rozmowę o 52. Więc kiedy Wojtek powiedział mi, że Liza miała problemy i nie ma w ogóle takiej opcji, żeby ona nawet zeszła do 56, to ja weszłam na po prostu dodatni bilans kaloryczny i staram się jeść jak najwięcej, żeby nabrać po prostu zdrowej wagi i żeby nie mieć takich dysproporcji w trakcie walki. Myślę, że to jest też zupełnie normalna sytuacja, dlatego że te nasze rozmowy o wadze też trwały około półtora miesiąca albo miesiąc. No i ja miałam jednak czas na to, żeby wejść na tą wagę, tak? Więc teraz ważąc się na czoło, ważę 56, 58 kilo. Zależy też to, nie wiem, ile zjadam dzień wcześniej, jaki to jest dzień cyklu i tak dalej. Jasne, pełne zrozumienie, bo też myślę, że waga to jest taka kwestia, która nie dotyczy tylko zawodniczek, ale też zawodników i to te walki jakby słowne, czy tam ogólnie takie konfrontowanie się i ustalanie tych granic limitu wagowego jest normalne i naturalne. Natomiast to, co w sumie przez cały face to face się działo i też zobaczyłam w komentarzach, to to, że ludzie zarzucali Wam, że mówicie tylko o wyglądzie i tylko się na tym skupiacie. Że jakby nic poza kwestią właśnie wyglądu nie było poruszane w tym Waszym face to face. No i w sumie nic dziwnego, że tak było, no bo jakby też były takie pytania do tego dostosowane i tak dalej. Natomiast ja chciałam Ciebie zapytać o coś zupełnie innego. Czy Ty do Lizy
czujesz właśnie taką niechęć, nienawiść w ogóle związaną z jej osobą? Nie nazwałabym tego nienawiścią, bo to jest też bardzo mocne słowo. To wszystko już tak mocno ucichło, że po prostu jest mi obojętna, ale czuję do niej jakąś taką małą niechęć. Wiesz, jak się widzimy, to nie będziemy ze sobą normalnie rozmawiać. Przede wszystkim na pewno nie do walki, dlatego że ja chciałabym mieć te uczucia, które towarzyszyły mi na samym początku, które na pewno będą mi też pomagać w tym, żeby po prostu dobrze zawalczyć. Ja na samym początku jakby zrozumiałam, że Liza tak naprawdę nie ma co innego mi powiedzieć, niż tylko wjechać mi na wygląd albo na to, że wiesz, że jestem płaska, nudna i głupia. Czy ma w tym rację? Nie wydaje mi się, ale to nie moja kwestia, nie? To ona mnie tak wzywa, więc... A ty żałujesz w ogóle tego TikToka, którego nagrałaś, który był wczoraj przytaczany non-stop, bo tak naprawdę tylko o to można było się przyczepić, jeżeli chodzi o ciebie. Wiesz co, co do tego TikToka, nie powiedziałabym, że bardzo tego żałuję. Faktycznie nie był to dobry ruch. Stwierdzam, że tak naprawdę ten TikTok to była taka zaczepka pod to, żeby cokolwiek móc mi zarzucić, ale też tak jak ja wczoraj tłumaczyłam, uważam, że ten TikTok faktycznie mógł sprawić przykrość niektórym ludziom i przeprosiłam ich za to, ale z drugiej strony moja intencja była zupełnie inna, to był po prostu żart sytuacyjny. I kiedy Liza mówiła o tym, że właśnie to jest jej koleżanka i że ona nagrała wyjaśnienia i tak dalej na temat tego, jak ona się czuła po tym TikToku, to ja weszłam na jej TikToka wczoraj i zauważyłam, że to jest nieprawda, że ona nie używa żadnych filtrów. Na każdym tym TikToku, który ma powodować szok i niedowierzanie, z jakiej niekorzystnie wyglądającej dziewczyny przychodzi na piękną, idealną i jest ogromny glow up, na każdym tym TikToku jest właśnie filtr, który wypłyca różne inne kolory oprócz czerwonego. Okay. I ja mam na to screeny i widać to po prostu, także tak jak mówię, żart sytuacyjny był powiedziany akurat w tej sytuacji, w której miał być on śmieszny. Dużo ludzi go zrozumiało, ale też druga jakby część tego nie zrozumiała i ja jestem w stanie to zrozumieć. Jestem w stanie oczywiście za to ponieść konsekwencje ze strony innych ludzi, ale uważam, że teraz w tej sytuacji bardzo często musimy bardziej zaznaczać żart niż nawet reklamę jako influencer. Także ostatnio to usłyszałam od pewnej bardzo mądrej osoby i uważam, że to jest bardzo trafne określenie. To tak jak właśnie mówisz o tym zaznaczaniu reklamy, to przyszło mi do głowy to, że ostatnio Kidrop został przez polskie państwo zablokowany. Czy ty współpracowałaś z nimi? Tak, współpracowałam, ale wtedy, kiedy było to legalne i od kilku miesięcy już z nimi nie współpracuję. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie moralna w tamtym momencie, kiedy to było legalne. Także też nie chciałabym się wypowiadać przede wszystkim za ludzi, którzy dalej mają kontrakty, no bo ja już w tym nie uczestniczę. I tyle w temacie. Po prostu trzeba się dostosować do tego prawa, które jest teraz uprawomocnione, które po prostu weszło i tyle. Jasne. Ja właśnie chciałabym już pominąć temat tego, o co się kłóciłyście. To, co jeszcze mi tylko zostało z tego tematu face to face'a, to te dwa telefony do ciebie, bo do Lizy nie było żadnych telefonów, co też mnie troszeczkę... Był jeden. Tylko ona jeden. Nie zrozumiała za bardzo go. A tak, był jeden, faktycznie był było jeden. Było tam, że no jak się czujesz z tym, że Nawcia cię krytykuje, a ty uważasz, że to jest tylko hejt, jak się z tym czujesz, że nie potrafisz przyjąć jakiejkolwiek krytyki do siebie. No, ja go tak zrozumiałam, ale Liza jakby zupełnie na coś innego odpowiedziała, nie wiem, czy dlatego, że Ulfik po prostu sparafrazował ten telefon w taki sposób, że tak go zrozumiała, czy chciała, nie wiem. Okej. Okay. Natomiast do ciebie były dosyć mocne te telefony, bo do niej faktycznie był ten telefon o krytykę i hejt, aczkolwiek do ciebie były
mocne telefony uderzające w ciebie, jeden, który zarzucał ci, że kogoś tam szykanowałaś w szkole. Tak, a to w ogóle jest taki totalnie randomowy telefon. Wydaje mi się, że mógł być ze strony po prostu widzów, którzy w jakiś sposób chcieli zahaczyć temat, że po pierwsze, czy sprawia mi przyjemność nagabywanie ludzi ciemnoskórych, to nie widzę tutaj jakiegokolwiek związku, dlatego że dla mnie nie ma znaczenia, jaki Liza ma kolor skóry. Jest dla mnie po prostu osobą, która jest taka sama jak ja. Także nie ma tutaj żadnej opcji na to. A poza tym nigdy w mojej ani podstawówce, ani w gimnazjum, ani w liceum nie miałam czarnoskórej osoby. Więc to był zupełnie randomowy telefon i ja nie wiem, czy to Fame go rozłączył, czy sama osoba, która po prostu się zestresowała, kiedy Wolfik zapytał, do jakiej szkoły chodził, się rozłączyła. Tak, bo ty też od razu powiedziałaś, że do Warszawy nigdy nie chodziłaś do szkoły, tak. Bo ta osoba się tak przedstawiła, że jest właśnie z Warszawy. Tak. No ciekawe to też było, natomiast rozumiem, że dementujesz. To, co jeszcze gdzieś tam przewijało się na face to face, ale nie zostało dokończone, a też zauważyłam, że ludzie się o to pytali, to o co chodzi z nazywaniem Lizy łysą? Tak Franek o niej mówi. Ten chłopak, Franio. Mhm. No, po prostu miała jakąś relację i wtedy, kiedy się kłócili, to taką ksywkę wymyślili jej widzowie. Przez co ja też faktycznie, tak jak wtedy rozmawialiśmy na tym moim wywiadzie, on powiedział łysa, ja powiedziałam łysa i od tego zaczęła się cała sytuacja, nie? Okej, no to w sumie tak trochę dziwnie, bo też ktoś się pytał, czy Liza ma peruki, ktoś tam w komentarzach takie były. Tak, ona ma peruki, ale to w ogóle jakby nie jest z tym związane. Liza, łysa, bo ona miała na samym początku Lizzy, więc to po prostu jest gra słów. Nie wiem, czy widzom chodziło o to, że nosi peruki, bo ja nie widziałam w tym jakiejś korelacji. Okej. No to już zostawmy Lizę. Ja chciałam o tobie trochę teraz pomówić. Mhm. Kiedy ty założyłaś Twitcha? W 2013 zaczęłaś działalność, ale streamowanie na Twitchu też w 2013, czy...? Kiedyś streamowałam na Twitchu, tam faktycznie wtedy, kiedy miałam kanał na YouTubie. Mhm. I to była po prostu możliwość na to, żeby nie wstawiać filmików i czytać komentarzy, tylko rozmawiać z widzami na żywo. Ale wtedy, kiedy zakończyła się moja kariera internetowa na kilka lat, to nic nie robiłam, a wróciłam do internetu jakieś 4 lata temu i od 4 lat około streamuję na Twitchu. Okej. A czemu nie YouTube, tylko Twitch? Wiesz co, bo na samym początku miałam takie złe skojarzenia z YouTubem. To znaczy, w moim życiu stało się coś takiego, że ja zaczęłam nagrywać na YouTubie, jak miałam tam 15 lat i miałam swoją kamerę, miałam swój komputer, który jeszcze wytrzymywał wtedy i bardzo mocno chciałam w to iść, ale niestety mój tata stracił pracę i nie miałam możliwości na to, żeby kupić sobie nową kamerę, która wtedy się rozwaliła, ani nie miałam możliwości na to, żeby nagrywać gry, które akurat wtedy chciałam. I po prostu olałam temat i przez bardzo długi czas w ogóle nie robiłam nic w internecie, jedynie co to prowadziłam Instagrama, po prostu jako taki pamiętnik. No i później po jakimś czasie udało mi się odbić i faktycznie mogłam sobie kupić komputer i taki sprzęt, na jaki miałam ochotę, więc zaczęłam streamować i myślałam, że po prostu będzie to łatwiejsze, że będzie to bardziej takie zbliżające mnie z widzami, co akurat jest prawdą, ale czy łatwiejsze, nie do końca bym powiedziała. A co właśnie było takimi trudnymi momentami w streamowaniu? Na samym początku to, że nikt mnie nie oglądał, bo ja przez rok uporczywie streamowałam praktycznie codziennie po kilka godzin. Po mojej pracy szłam po prostu do komputera i streamowałam przez kilka godzin, więc dla mnie najcięższym momentem było właśnie to, kiedy wiedziałam, że muszę mówić sama do siebie.
przez bardzo długi czas właśnie nikt mnie nie oglądał praktycznie, było tylko kilka osób i bardzo to wtedy mocno przeżywałam, ale wiedziałam, że jeżeli się nie poddam, to dam sobie radę, dlatego że wydaje mi się, że po prostu to miejsce, w którym jestem, jest wypracowane przeze mnie. I nauczyłam się różnych rzeczy, takich jak właśnie ustawianie scen, jakiś montaż podstawowy, tak żeby później jeszcze rozrastać te moje inne social media. I wydaje mi się, że fajnie wyszło. Jestem teraz na takim poziomie, na którym faktycznie mogę się utrzymać ze streamowania. Jestem z tego zadowolona i mam grupę moich odbiorców, którzy są mi bardzo oddani. I tak naprawdę oglądają mnie codziennie po kilka godzin i spędzają ze mną czas, więc to jest taka relacja bardzo zacieśniona i bardzo się z niej cieszę. Ja myślę, że też na polskiej scenie Twitcha to tylko w sumie ty i chyba Kasik to są takie osoby, które się wyróżniają, jeżeli chodzi o płeć damską. To znaczy jest kilka streamerek, które faktycznie się fajnie prowadzą na Twitchu. Ja uważam, że nie tylko ja oraz Kasia jesteśmy tutaj jakkolwiek bardziej wyróżniające się. Na pewno też jest Nieuczesana, Shini oraz Mylin, które są takimi zupełnie innymi osobami i mają swoje community też bardzo mocno rozrośnięte. Jest kilka mniejszych streamerek, które też mają bardzo fajne nie dość, że podejście do widza, to jeszcze, wiesz, ogrywają bardzo różne gry i są raczej takimi streamerkami, które bardziej się właśnie skupiają na tych growych rzeczach. Mają przez to troszeczkę mniej widzów, ale wydaje mi się, że jest to też budowane w taki bardzo naturalny sposób i przekonują po prostu rzeszę fanów, która przychodzi, ale może w trochę bardziej rozciągniętym czasie, ale też te relacje będą dzięki temu bardziej takie prawdziwe. To właśnie jeżeli chodzi o twoje relacje z widzami, to jakbyś teraz miała przestać streamować, wyobrażasz sobie w ogóle taką sytuację? Nie, nie, nie. To znaczy w mojej sytuacji akurat ja jestem naprawdę uzależniona od streamowania i ja nad tym muszę mocno panować i pracować nad tym, żebym ja wiem, że to brzmi tak dosyć trywialnie, że muszę pracować nad tym, żeby nie siedzieć tyle przed komputerem, żeby nie myśleć tyle o streamowaniu, żeby nie myśleć o różnych innych rzeczach, bo tak naprawdę to jest praca 24 godziny na dobę, mimo że jest ona bardzo przyjemna i bardzo cieszę się, że mogę w ten sposób pracować, to jest to jednak myślenie o tym 24 godziny na dobę. Więc ja bardzo mocno staram się teraz dbać o to, żeby dobrze jeść, żeby dobrze spać, żeby dużo trenować i żeby ten komputer nie zaprzątał mi cały czas głowy. Więc faktycznie muszę pracować nad moim uzależnieniem, ale nie wyobrażam sobie w ogóle przestać streamować. Jasne. Jeszcze odnośnie właśnie walki, to nie przeszkadza ci to, że musisz właśnie utrzymywać ten rytm, o którym teraz wspomniałaś i streamować jednocześnie? Nie, nie, nie przeszkadza mi. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze w przyjęciu oferty od Fejmu było to, żebym ja była dla nich taką osobą, która nie będzie tylko i wyłącznie znana z Freak Fightów. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest to strzał w stopę, dlatego, że jeżeli olejemy swoje social media i to, co robiliśmy na samym początku, żeby właśnie dojść do tego momentu, w którym Fame nas podpisuje, to stajemy się tylko i wyłącznie Freak Fighterem i jesteśmy zależni od nich. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby faktycznie, żebym ja była tą osobą, którą oni chcą u siebie, żebym też coś sobą prezentowała, żebym potrafiła dowieść jakieś wyniki, które ich będą zadowalać. I wydaje mi się, że bardzo dobrze mi to idzie, ponieważ no ja tak normalnie streamuję po kilka dobrych godzin dziennie. Czasami jest to 6, czasami jest to 12, bo po prostu bardzo to lubię, ale teraz udaje mi się praktycznie za każdym razem, kiedy mam wolny moment, usiąść i streamować. Więc dla mnie to jest tak naprawdę na
no może na pierwszym miejscu są teraz treningi, ale na drugim miejscu dalej jest streamowanie i wiem, że też moi widzowie doceniają to, że po prostu siedzę z nimi wtedy, kiedy mogę. A jak oni zareagowali na to, że ty dołączasz do Fame? Większość już się domyślała, bo czasami były takie sytuacje, że wiesz, że miałam jakieś limo pod okiem, albo mówiłam, że muszę iść na trening, że niestety nie mogę z nimi posiedzieć więcej, bo oni są tacy, że bardzo by chcieli, żebym ja po prostu z nimi spędzała każdy mój możliwy moment. No ale to nie jest możliwe jednak. Też muszę spać, jeść i ogarniać siebie naokoło, dlatego żeby też być dla nich ciekawą osobą, z którą będą chcieli spędzać czas, a nie tylko taką, wiesz, rozlaną kluchą, która tak naprawdę nie będzie miała nic do zaoferowania. Więc ja rozwijam się dla nich też, ale jak to wygląda w takim sensie, że no większość po prostu już wiedziała. Tylko tacy ludzie, którzy przychodzą raz na jakiś czas, byli zdziwieni, a większość mówiła, no my już wiedzieliśmy, a ja w końcu mogłem już im to powiedzieć, nie? Jasne. A twoi rodzice, rodzina, jak zareagowali? No tata to trochę zbladł, bo jest takim raczej osobnikiem, który nie lubi, jak gdzieś są, nie wiem, wyrywane zęby, jak gdzieś się zatnie, że gdzieś ci się coś stanie. Więc on raczej tak ciężko do tego podszedł, ale jak się oswoił, to myślę, że jest dumny. Mój tata też jest największym moim hejterem, dlatego że jak mu cokolwiek pokazuję, to od razu mówi, słuchaj, musisz to naprawić, bo inaczej to nie będę zadowolony. Ale to myślę, że jest też bardzo fajne podejście, dlatego że dba o to, żebym po prostu się rozwijała. Więc trzyma za mnie mocno kciuki, teraz już jest zadowolony. A mama, no to wiadomo, jestem jej malutką córeczką, więc chciałaby, żebym była bezpieczna. Najbardziej się boi tych urazów, ale powiedziała mi, że to nie jest tak, że my mamy jakąś wielką siłę taką, żeby się znokautować, więc nie ma też się czego bać. Jeżeli chodzi o jeszcze Twitcha, to chciałabym, żebyś powiedziała o swojej ulubionej grze. Jakbyś mogła tylko jedną wymienić, musiała w sumie tylko jedną wymienić. O kurczę, to jest strasznie ciężkie pytanie, bo jak mnie zawsze pyta ktokolwiek o to, jaka jest moja ulubiona piosenka, moje ulubione jedzenie czy ulubiona gra, to ja nigdy nie potrafię jednej gry albo właśnie rzeczy wybrać. Myślę, że na ten moment byłby to Counter-Strike, ale moje fazy się bardzo często zmieniają. Ponieważ na samym początku grałam bardzo dużo w LoL'a i ja mam takie fazy, w których po prostu przechodzę z jednej do drugiej gry. Na początku był to LoL, później był to Minecraft. Jakiś czas temu był Valorant, który też jest strzelanką i bardzo dobrze się w nim też bawię. A teraz w tym momencie, przez to, że wyszedł CS2 i mam tam najwięcej znajomych, którzy chcieliby ze mną grać, a jest to też gra drużynowa, to najlepiej się teraz w nim czuję. Ale myślę, że to jest bardzo płynne. To już dobijając do brzegu, chciałabym jeszcze zapytać o twoje trzy wartości moralne. Przede wszystkim chcę być dobrym człowiekiem, który przynosi uśmiech na twarzy jako influencer. Ale też wydaje mi się, że bardzo ważne jest dla mnie to, że jestem prawdomówna, że potrafię postawić sytuację tak, jak moim zdaniem ona wygląda i zawsze będzie to trochę subiektywne, bo nigdy nie jesteśmy w stanie wyłączyć swoich uczuć i naszych przemyśleń, ale wydaje mi się, że jestem właśnie taką osobą, która przede wszystkim ceni prawdę. A trzecia... muszę teraz pomyśleć. Tak dużo ich jest pewnie. Ciężko wybrać. No właśnie, wartość moralna. Myślę, że najważniejsze też jest dla mnie to, żeby być dobrym dla ludzi, ale takich bardzo mi bliskich. W takim sensie, że jeżeli ktoś inwestuje już we mnie swój czas, to chciałabym, żeby czuł, że dobrze go zainwestował i ja też inwestuję mój czas w ludzi, w których uważam, że jest warto.
I te takie relacje, które utrzymuję od dłuższego czasu, myślę, że są bardzo wartościowe, więc utrzymywanie wartościowych relacji. To pierwsza osoba, która przychodzi mi do głowy, to twój narzeczony. Kiedy wy planujecie ślub? Czy już w ogóle takie plany są? Nie ma naszych planów dotyczących ślubu, dlatego że na razie jest moment na rozwijanie swojej kariery. Zaręczyliśmy się i jest to dla mnie bardzo ważne, ale jest to takie powiedzenie, tak, już chcę być z tobą na zawsze i to jest dla mnie najbardziej kluczowe. To, czy będziemy mieli ślub i czy będą już te takie bardziej biurokratyczne rzeczy uporządkowane, to już nie jest dla mnie aż tak ważne. Najważniejsze jest właśnie to, że powiedział, słuchaj, chcę już być z tobą do końca życia i to mi na razie wystarcza, a kiedy przyjdzie czas na wesele i ślub, to przyjdzie. Ja ci życzę, żeby wszystko poszło po twojej myśli i wszystko było tak, jak tego sobie zapragniesz. No i dziękuję ci bardzo za rozmowę. Było bardzo miło. Dziękuję bardzo.